Jak co poniedziałek zapraszam na SOR, czyli subiektywnym okiem rożka. Przegląd kilku najciekawszych informacji naukowych z ostatniego tygodnia. Jeżeli którakolwiek z nich zainteresuje Was bardziej niż pozostałe, napiszcie o tym koniecznie w komentarzu, przygotuję wtedy na ten temat większy materiał. W jednym z ostatnich SOR-ów wielu z Was napisało, że chce dowiedzieć się więcej na temat snu, dlatego tydzień temu zrobiłem odcinek na temat snu. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Ci, którzy nie oglądali, do zobaczenia tutaj. Przygotuję też odcinek o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bo też pisaliście, że chcielibyście usłyszeć, jak rozpada się na naszych oczach. Jeżeli chcecie być z tymi tematami na bieżąco, zapraszam do śledzenia. Nauka to lubię. A dzisiaj będzie o mózgu, który naukowcy chcą skopiować na twardy dysk, o wulkanach, które umożliwiły dinozaurom opanowanie Ziemi na prawie 170 milionów lat oraz o tym, jak nazywanie kolorów zależy od tego, czy żyjemy w miejscu mocno nasłonecznionym, czy raczej takim cienistym. Zapraszam. Zaczynamy od mózgu. Inżynierowie z koreańskiej firmy Samsung wraz z naukowcami z Harvardu chcą skopiować strukturę ludzkiego mózgu na twardy dysk, a mówiąc konkretniej na dysk SSD. Stworzyli w związku z tym, czy po to stworzyli sieć nanoelektrod, która będzie w stanie zczytać aktywność mózgu. Następnie ten trójwymiarowy skan ma zostać zapisany i odtworzony już w środowisku cyfrowym. W ten sposób ma powstać symulacja pracy mózgu, która ma naśladować z nieosiągalną dotychczas precyzją pracę mózgu biologicznego. Jakkolwiek tytuły prasowe, że naukowcy kopiują pamięć mózgu albo kopiują świadomość człowieka na twardy dysk, wydają się być mocno przesadzone. Na pewno będę śledził, co w tym eksperymencie się dzieje, bo temat kopiowania mózgu jest dużym tematem i leży w samym centrum rozważań transhumanistycznych, które z jednej strony są fascynujące, a z drugiej przynajmniej dla mnie dość mocno miejscami przynajmniej przerażające. Próba dokładnego zmapowania i odtworzenia cyfrowego, nad którym pracuje Samsung i Uniwersytet Harvarda, ma pomóc w działaniu algorytmom sztucznej inteligencji. Naukowcy są ciekawi, czy sztuczna inteligencja działająca w środowisku, jakim jest struktura ludzkiego mózgu, nie byłaby przypadkiem jeszcze szybsza i jeszcze sprawniejsza. No więc jeszcze raz, jest to fascynujące, ale nieco przerażające. Druga informacja. Z danych, jakie udało się pozyskać z rdzeni skalnych wyciągniętych spod jednego z jezior znajdujących się w Chinach, wynika, że nagły wzrost aktywności wulkanicznej, jaki miał miejsce na Ziemi przed ponad 200 milionami lat, spowodował zmianę klimatu, która z kolei umożliwiła szybki rozwój dinozaurom. Rozwój i ich dominację w zasadzie przez kolejnych około 170 milionów lat. Ta zmiana klimatu w praktyce oznacza wilgotny, wręcz deszczowy okres trwający około 2 miliony lat. Miało to miejsce pomiędzy 234 a 232 miliony lat temu, czyli w Triasie. To właśnie wtedy dinozaury z niewielkich zwierząt wyewoluowały w prawdziwe giganty i to wtedy na Ziemi pojawiła się także ogromna różnorodność tych zwierząt. Pozwoliło to na w zasadzie nieograniczony dostęp do bujnej roślinności. O tym, że takie ewolucyjne przyspieszenie właśnie wtedy nastąpiło, naukowcy wiedzieli już wcześniej, ale dopiero teraz powiązała, czy potwierdziła się hipoteza wiążąca to ze wzrostem aktywności wulkanicznej. W rdzeniach skalnych, o których wspominałem chwilkę temu, na głębokości odpowiadającej właśnie okresowi sprzed 230 milionów lat, odnotowano dużą koncentrację popiołów i związków rtęci, ale także pośrednie dowody na dużą emisję CO2, a także mikroskamieniałości pyłków, gatunków, które preferują bardzo wilgotny klimat, podczas gdy we wcześniejszych warstwach dominowały pyłki roślin sucholubnych. Duża ilość CO2 spowodowała wzrost temperatury, a to zintensyfikowało parowanie oraz zwiększyło dynamikę obiegu wody w przyrodzie. Zmiany wilgotności i temperatury były nie lokalne, tylko globalne, a erę dinozaurów dopiero prawie 170 milionów lat później zakończyła kolizja z asteroidą. Przy okazji w playliście Jak działa klimat na moim kanale Nauka to lubię możecie znaleźć film na temat tego, jak dzisiaj wulkany wpływają, czy w ogóle wpływają na zmiany klimatu. I ostatnia sprawa to kolory. Okazuje się, że intensywność światła słonecznego wpływa na to, jak w różnych językach, na różnych szerokościach geograficznych nazywane są kolory. I wydaje się, że chodzi o to, że po prostu inaczej postrzegamy, czy widzimy kolory na równiku, a inaczej na przykład w Europie.
Patrząc na widmo, na rozszczepione światło białe, trudno znaleźć granice pomiędzy różnymi kolorami. Trudno niektóre odcienie jednoznacznie nazwać, bo dla jednej osoby to wciąż będzie na przykład zielony, a dla innej już niebieski, albo jeszcze czerwony, a dla drugiej już pomarańczowy. Pewien lingwista ewolucyjny, nie wiem czy w języku polskim istnieje taka specjalizacja, jeżeli tak, to pozdrawiam wszystkich lingwistów ewolucyjnych. No więc pewien lingwista ewolucyjny z Uniwersytetu w Lyonie, pan Dan Dio, we Francji, w Uniwersytet w Lyonie we Francji, opublikował badania, z których wynika, że w językach, które występują na obszarach, na których intensywność światła słonecznego jest większa, dużo częściej nie ma osobnych określeń na kolor zielony i niebieski. Podczas gdy ludy północy na poziomie języka te dwa kolory rozróżniają. Naukowiec zbadał pod tym kątem 142 populacje na każdym kontynencie. Nie ma pewności, skąd bierze się taka różnica w nazywaniu kolorów, ale jedna z hipotez wydaje się być bardziej prawdopodobna i to właśnie te badania, o których mówię, ją wspierają czy podpierają. Otóż na obszarach, na których intensywność światła jest większa, czy to z powodu rzadszego występowania zachmurzenia, czy z powodu bliskości równika, dużo szybciej dochodzi do uszkodzeń soczewki w oku, do jej starzenia się. Soczewka staje się mniej przejrzysta, a to wpływa na odbiór kolorów. I tak może się okazać, że choć dzieci mieszkające na takich terenach, na tamtych terenach rozróżniają niebieski i zielony, tak wraz z wiekiem różnice pomiędzy tymi kolorami się zacierają. I być może stąd na poziomie języka brak osobnych określeń na te dwa kolory. Na dzisiaj to wszystko. Zerknijcie na playlistę SOR. Zapraszam Was też na stronę naukatolubie.pl. Dziękuję za uwagę.